Witam wszystkich zgromadzonych. I tak, no cóż. Nauczyłem się robić przejścia, które w miarę brzmią, w miarę działają, więc ale tak, no. Witam wszystkich i przede wszystkim siostrę, która jak zwykle jest pierwsza na czacie i możliwe, że jedyna. I tak, według moich tajemniczych sprawdzaczy osób jest nas tutaj obecnie 5, nie licząc mnie, więc dobrze wiedzieć. Szkoda, że jak zwykle są tutaj tajemnicze osoby, które nigdy nic nie piszą. O! Jakiemuś bucowi. Taki buc, powiedzmy, 9 na 10, czy tak to określę? Albo raczej, czy jakiś inny buc? Okej, czyli tak, czyli 0 na 9, tak zwany, okej. Nie wiem, co się stało, ale okej. Możesz mi dawać relacje tutaj, nie za dużo, ale okej. I tak, dobra, tak czy inaczej. Dzisiaj jest wielki dzień, w którym będzie prawdopodobnie kolejna piątka. I tak, tytuł mówi po prostu o tym, że będziemy robić warpy, będziemy iść na questabile, będziemy robić simulated universy. Okej, okay, o, właśnie to co. Co prawda mam go wyłączonego, ale szybko mogę podejrzeć na telefonie, który przypomniałem sobie, że nie wyciszyłem, więc... brawo, ja po prostu. Dobrze, sobie przypomniałem o tym teraz, a nie kiedy mi zadzwoni, czy coś tego typu. I tak. Na wstępie... Dobra. Link z informacji, zaraz zobaczę, o co chodzi. Zaraz zobaczę. Zaraz ogarnę wszystko. Możliwe, że będę zmuszony jakby porzucić transmisję, jeśli to się dzieje to, co ja myślę. I siostra, mam prośbę, wejdź mi tam i zrób jakiegoś screena, jak będziesz widziała jakieś rzuty i tym podobne. Bo żeby nie było dla tych, którzy nie wiedzą, co się dzieje, tutaj jest kwestia RPG-ów. Potrzebuję w szczególności screena, jeśli będzie jakiś atak robiony na czatach. Wtedy będę wiedział, co i jak. A póki co, no, full focus na tym, co się dzieje na streamie i tak dalej. Mam dwa warpy. Jesteśmy 79 PT. Możliwe, że człowiek trumna nam przyjdzie. Może przyjdzie coś innego. Mamy 50-50. A może... może nic nie przyjdzie. Okej, okay, to ja tam zaraz podejdę. Możliwe, niestety, wybaczcie, jeśli będę musiał zniszczyć streama, ale to jest ważniejsze dla mnie. Pathfindery. Trzeba szerzyć dobre słowo lepszej wersji dedeków, jak ja to określam. Ale dobra, zanim coś, to szybko robimy te warpy. 80. I czy będzie toś tutaj? Nie. Niestety nie. 81. Nadal nie. Jestem już na twardym piti. Do hołeły. Czemu nie dostaję tego, co chcę? Czemu nie mogę dostać zwykłej piątki na twardym piti? Dobra. W takim wypadku... co ja bym tu mógł powiedzieć? Muszę jakoś szybko zdobyć 60. Pytanie tylko, gdzie ja to mogę najszybciej zdobyć? A odpowiedzią jest coś, o czym zapominam bardzo często, czyli lustro. Jak mówię, mój cel dzisiaj to zdobyć piątkę. Inne rzeczy to są poboczne kwestie. Teraz tak, tutaj mam dwie gwiazdki z trzech. Co oznacza, że jeśli zdobędę jeszcze tą ostatnią, chyba to... 200 dostaniemy, dobra. Dobra, trzeba robić. Trzeba robić. Może się uda. I teraz tak, tutaj rzucamy na pierwsze Welt. Teraz tak, do tego Klara.
pytań, czy kogoś jeszcze takiego ważnego tutaj dorzucić, czy nie? W sensie dorzucić dorzucę, ale kogo? Mógłbym Trailblazera, ale czy to jest na pewno potrzebne? Mam tutaj dwóch w miarę ogarniętych DPS-ów. Nie, no dobra, zostaną jego i Natasza. Tutaj jako, że główną cechą wspólną będzie no, elektryka nadal, to idzie on i tak. No to chyba te same drużyny, które wrzucam ostatnio. Tylko muszę zobaczyć, czy mają relikty. Nie mówię o poziomach i innych rzeczach. Czemu on nosi te tutaj śmieci? To nie są śmieci, to jest porządne nawet, ale to jest nieulepszone. Czemu on tu ma założone? Dobra, szybciej się ulepszaj. Tak, wiem, że zaraz materiał mi się skończy, ale spokojnie. Zaraz to ogarnę, bo mam dużo czwórek, których nie potrzebuję. Której by zarobić na drugie dało. No zawsze jakaś opcja, tylko... Dużo nic to nie robi, tak szczerze, on dużo nie bije, ani nic tego typu. No dobra, buty... Niestety kończą się materiały na ulepszanie, ale tak... Ile się da, tyle zarzucę szybko. Może coś jeszcze wyciągniemy z tego. Tak, nie szkoda mi tych czwórek, bo to już jest ten etap, gdzie niestety, no, piąte Equilibrium. Na czwórkach ciężko będzie lecieć. Mówię to w momencie, w którym mój Weld nadal poszedł na czwórki. Ale no. Teoretycznie, no, muszę już wysłać w piątki. Akurat u niego jest to tyle prosto, że daję mu samego defensa i będzie dobrze. Dobra. Tego nie ulepszam, bo tych rzeczy dobrych nie mam. Szczerze mówię, totalne kupy, krapy i tak dalej. Dobra, Natasza ma dziwne, ale nie chce mi się tego robić. Jingyuan chyba jedyny jakoś ogarnięty. Z tych wszystkich tutaj na najwięcej ataków, jak mogłem, pamiętam. Bailu, okej, okay. Ona... Okej, okay, to miała też to. Dobra. Zobaczmy, czy dostanę tam jedną gwiazdkę. Bo to jest wszystko, czego mi potrzeba. I tak. Cieszę się, że piszę. Może uda się w końcu unormalnić go i naprawić te wszystkie problemy. Cieszę się po prostu. A póki co... full focus. No harm in trying. Gofala, dobra, to nie ma znaczenia, bo i tak jest tak, więc... Sztej! Standardowo. Bonk z patyka. I wielka wojna. Okej, okay, Klarum oczywiście musimy to rzucić, jak wszyscy mają prawie physical. Żal byłoby nie wziąć. Tutaj losowanko. Natasza nie musi nic robić, bo to jest Natasza, ona nic nawet nie będzie bić. Dobra, ty na tego. I tak, skoro taka rzecz się dzieje... Nie chciałbym przerwać tego streama, bo nie po tego zaczynam, żeby teraz go przerwać, ale... Dla wszystkich zgromadzonych, naprawdę. Jako wielki fan RPG, a w szczególności z tym Pathfinder, jako... No jak to określam, lepszy D&D. W szczególności druga edycja. No chciałbym po prostu wiedzieć, co się dzieje, bo... To, o czym ty siostra pisze... To jest takie, powiedzmy... Wielkie, niesamowite doświadczenie, bo... Najprościej mówiąc, istnieje jeden serwer, na którym... Mieliśmy okazję długo grać. Właśnie w RPG. Serwer ten był poświęcony tylko i wyłącznie D&D. Graliśmy długi czas. Dopóki Wizards of the Coast nie zaczęli robić totalnych głupich rzeczy. PR-owo i nie tylko. Żeby nie było, no... Od początku można powiedzieć, że trochę... Można było Dobra, nawet trochę to za mało powiedziane. Narzekaliśmy na dedeki. Na niezbalansowane rzeczy, na zasady, na niesprawiedliwości i inne takie. Ale graliśmy, bo było to przyjemne po prostu przez grupy, z jaką graliśmy, przez atmosferę. Ale kiedy zaczęły się robić te problemy PR-owe z legalnością spraw, z Pinkertonami, innymi rzeczami, po prostu porzuciliśmy to wszystko. Dobra, co chciałem? No, właśnie. Było po prostu dużo PR-owych złych akcji od Wizards of the Coast i tak dalej.
No i coraz nowsze podręczniki były coraz gorsze. Doszliśmy do wniosku, że już nie. Nie chcemy za bardzo. To jest jedna rzecz, a druga... No nie było dla nas miejsca, delikatnie mówiąc. W tym momencie po prostu stwierdziliśmy, że... Czemu ja stwierdziłem, że spróbuję poprowadzić swoje jeszcze rzeczy. I tak się złożyło, że z jakiegoś powodu... Chyba z jakiejś tam, powiedzmy, zwykłej zbiórki na Humble Bundle. Moje ulubione źródło wszystkiego. Miałem bardzo dużo podręczników w formie PDF. No to zacząłem czytać, zacząłem ogarniać, zacząłem się uczyć, naumiewać. W ten sposób założyłem moją pierwszą grę Pathfinderowi. Tak to najłatwiej nazwać. I powiem tak, świetnych ludzi naprawdę spotkałem. Gra się dużo przyjemniej. Powiem wam jedną rzecz. No do cholery, że tak to określę, tam balans działa. Nie potrzebujecie homebrew, nie potrzebujecie niczego. Takiego ponad to, co jest w pudełku, żeby to był grywalny system naprawdę przyjemny i sprawiedliwy. Oczywiście, jeśli jesteście dobrym mistrzem gry i chcecie dodawać swoje dziwactwa, jak najbardziej polecam. Bo ja przykładowo bez swoich memów to nie wyobrażam sobie już grać. Ale no... Offender jest świetny. Grając z wojownikiem czujecie się tak samo przydatny, tak samo potężny jak mag. Grając uzdrowicielem czujecie, że wasze leczenie ma sens. Grając, nie wiem, jakimś zwykłym gościem z podbudki z piwem, który prowokuje każdego, kto się ruszy, naprawdę macie na to możliwości. To nawet jeśli nie stosujecie magii. Żeby nie było, D&D nie jest złe. Samo w sobie. Ja zawsze to będę powtarzał. D&D 5 edycja jest dobra do wprowadzenia systemów. Ale co? A co memem? Tak, memem też możesz grać, to prawda. I to różnorakim memem. Żeby nie było, jednym z tam dosłownie wspieranych w 100% sposobów grania, na różny sposób można to zrealizować, jest, najprościej mówiąc, pijak. Jesteście pijakiem, tak bardzo pijanym pijakiem, że wasze ruchy są tak nieprzewidywane, że aż powodują, że wasi wrogowie po prostu nie są gotowi. Nie są gotowi na wasze odpowiedzi. Żeby nie było, w DDK-ach też można. Okej. Okay. Ale to potrzebuje asysty mistrza gry i grupy, która się na to zgadza. Tutaj to wszystko jest wbudowane w system. Tak to najlepiej mi opisać. Jest więcej zasad. To prawda. Ale te zasady pozwalają zrobić coś, czego nie można zrobić w D&D. Mieć stabilną rozgrywkę, która jest sprawiedliwa dla wszystkich i bardzo możliwe, że po prostu wyrównana. No chyba, że jesteś takim jak ja i się... Jest złym gościem, który torturuje swoich graczy, zabraniając im być magami. Ale żeby nie było, mam dobry powód ku temu, mój świat po prostu jest tak skonstruowany, a nie inaczej. Ale tak, dziękuję lusterko. I tak, 15 lusterka, może to, że zrobimy zaraz. Zanim przejdziemy do tego, do następnego. Czy tam do innych rzeczy. Ale najpierw muszę wysłać. Ja nie mogę nie wysyłać. Ja muszę wysłać, dawaj mi to 82. Jest! Jest piątka. Nie patrzę, spokojnie. Nie. Więc siostro, patrzę tylko na twojego czata. Napisz mi, czy będę zadowolony, czy nie. Będę zadowolony, czy nie. Siostra, jestem zadowolony, czy nie. Pisz na czacie, bo ja nie patrzę na ekran. Siostra, czemu tak długo? Mamy to! Mamy to! Pan trumna przybył! Mamy to! Dobrze. 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 Witaj. Witaj, Łoka. Łocza. Jakkolwiek. Dobrze. To teraz największy problem mojej egzystencji. Zobacz na moje badziewne litkołny. Dla... Abundance. Przepraszam. Po pierwsze, niebezpiecznie dla Dunhanga. A po drugie, żadnych spoilerków o likach tutaj nie wypowiadamy, bo dostaniesz Banhammerem. Nie, ja tak poważnie wiadomo, nie zbanhammeruję ciebie. Ty jesteś jedyny, co mi nakręca czaty. Ale tak, no... Ja proponowałbym nie wyprzedzać faktów. Ale tak. Okej, okay, to jest efekt rest, to nie. Outgoing healing, okej.
Okej. Okay. Szczerze to nie jest za dobre. Może mu to dam, ale nie jestem pewny. To okej. Okay. No, może być. Okej. Okay. Ale tak, wracając dalej. Tutaj. To nawet nie ma synergii. Więc... Nie wierzę, że mi się to udało. A z drugiej strony nie wierzę, że nie mam niczego, co można byłoby dobrze zastosować dla tego gościa. Przy czym, żeby nie było... No... Będę musiał jakoś z tym żyć, że nie mam dobrego lightcona i zrobić go kiedy indziej. Jakoś indziej, bo... No tak jak siostra wspominała, no ja nie... Na razie nie mogę sobie pozwolić na to, ja oszczędzam na inne postaci. Chyba, żeby było się udało... Po prostu jakimś cudem nie wiadomo jak szybko to zrobić. To będzie bardzo ciężkie, bo... Wapiti. A się kogoś zastanawia, czemu jest tak bardzo źle, no to... Ten gościu... Dan z jednej cechy. Leczy po ataku. Nie wiem, czy mam jakikolwiek atakujący ten. Jak to się nazywa? Lightcone pod Abundance. Mogę niby szybko zobaczyć, jakie lightcone istnieją na Abundance. Bo to ogarnąć tym podobne. Tak, chociaż nie jest najmądrzejsze i najlepsze, to ja i tak to sprawdzę szybko. Abundance lightcone'y. Pytanie tylko teraz naprawdę, który? Który będzie najskuteczniejszy? Powiem tak, perfect timing. Third feeling. Quid pro quo, czy jakoś takoś. To chyba tyle z tych moich czwórek, czy mam jeszcze jakąś czwórkę? Tak. Post-op conversion, ale to nie jest najlepsze. I tak. Zobaczmy w ten sposób. Perfect timing. I to, uwaga, będą spoilery, ale muszę to sprawdzić. Będzie kończył na 423 ataku. Tak samo jak co? Wszystkie będą miały identyczny atak. Okej. Okay. Szkoda. Szkoda, ale z drugiej strony może tutaj bezpieczniej. Też bym się przydał, ale... No muszę niestety powiedzieć dziękuję. To tyle. Naprawdę nie mogę. Chyba, że damy mu trójkę, bo tutaj coś takiego jest. Ale nie, to jest słabe. Chyba dziewne. Okej, to teraz tak. Ich tutaj dostępnych chyba to wezmę, to jest na trójce. Ale teraz tak, to da 15% większe leczenia. 3 energii regenerowane wszystkie usłyszenia, kiedy używa swojego skilla. A z drugiej strony tu mamy 16% efekty resa, 33%. Nie wiem. Nie wiem, który z tych dwóch będzie lepszy. Tak czy inaczej, przyszedł. A za tym idzie, no, czeka nas teraz ciężka praca. Czemu sobie mnie czeka, bo nie będę was zanudzał i torturował tym wszystkim. Przecież ciężką pracą mam na myśli coś takiego jak, o, proszę, wyfarmienie wszystkich tych rzeczy. Tak, dużo tego będzie czeka. Okej, okay, nie jest tak źle, bo tutaj to jest jeden. Tego mi zostają dwa. Czyli tutaj też jeden. Ale tutaj już potrzebuję cztery, a tutaj jeszcze więcej by siedem. Więc trochę mi tego czeka. A póki co... Ile mogę, tyle zrobimy. Jest poziom. Czy to już wymaga tych, czy jeszcze nie? Jeszcze nie, dobra. To teraz dostaję 40 poziom. Będę już też po kartki chodzić. Czasem po książki, bo mi się kończą. Na złość. I tak, jeden bilecik. Ale dobrze. Udało się. Jeszcze teraz jeden na standard skemie. Kto wie, dlaczego standard skem, ten wie.
będzie to 187, więc wypuszczamy standard schema, który nie da nam nic szczególnego, ale przynajmniej wysłany, żeby potem nie było. Dobrze. Kolejna, czy to ta, którą już wiem, że przyszedła? A, to wiem. Myślałem, że druga, myślę, druga to już bym się zachował tym, jak to co często dostałeś. Dobra. A, jak już przy tym jesteśmy, zobaczmy, jak to idzie teraz z Trisami. I bo muszę mu rozwijać wszystko, co się da. Od razu. Jeśli kogoś będzie zastanawiał, czemu, no... Jakby to powiedzieć? Podoba mi się gościu, jeśli chodzi o sposób grania i nie tylko. To jest jedna sprawa. A druga... Jak to powiedzieć, to jest imaginary. Ja muszę mieć wszystkich imaginary ogarniętych najbardziej jak mogę. Ale dobra. Za dwójki wszystko ogarnięte. Następnie już wymagałem trójek. Chciałem sobie dwójki. A za, no, za niebieskie. Ale okej, dobrze. To znaczy, że mogę już wszystko przerzucić na niebieskie i zacząć pierwsze niebieskie tory zarzucać. Okej. Dobra. I teraz tak. Czego mi tu brakuje? Ascension. Okej. Nawet mi się brakuje Ascension. To już najważniejsze rzeczy mam za sobą, więc... Jest dobrze. To teraz pytanie. Droga czatowa siostro schowana w odmętach internetu wcale nie za ścianą. Czego ode mnie teraz oczekujesz? Chcesz zobaczyć moich zmagań na wyzwaniach Simulated Universów? Czy czegoś innego? No wiesz, wygrane 50-50 zawsze jest powodem do szczęścia. Gorzej, że to było na twardym PT. Ale no... To mi się chce? Wydaje mi się wielu rzeczy. Jak chociażby siorbać herbatę, ale obiecałem ci, że nie będę już ASMR-a robił więcej, więc nie będę cię wkurzał tym razem, przynajmniej przez chwilę. A z innych rzeczy, no. Simulated Universe jak najbardziej mi się chce, bo jeszcze nie mam zaliczonych na ten tydzień. A podkreślam, mam już klubin piąty, więc muszę 12 tysięcy tego naliczyć, co jest tego dużo. Co dalej? No, nowe questy oczywiście też mi się chce. Ale najbardziej ze wszystkiego, co by mi się mogło chcieć, to ogarniać tutaj, no... Jak to się nazywa? Ogarniać postać. Problem tylko z tym, że to będzie was nudzało. Będziecie w kółko widzieć te same walki, które prawdopodobnie na autobitwę bym musiał zarzucić, bo bym mnie znudził na śmierć. Więc tak, z tych opcji tutaj albo lustro, albo Simulated Universe. Tak naprawdę, to są takie najbardziej. Dobra, Simulated Universe. Przy czym, a to powiem, mam trochę zaczętego już. Nie chodzi o to, że robiłem coś wielkiego, ale... Czasami odpalam sobie świat pierwszy, żeby próbować skompletować te dziadostwa, które mi zostały, bo patrzcie, Nihility. Najgorzej, bo dwa niebieskie. I nie mam pojęcia, kiedy jest dostany i jak je dostać. Remembrance. Jeden złoty, który... Jak widzicie, jest rezonansem, więc... W sumie pewnie nas nie obchodzi. I dwa niebieskie, które do cholery nie wiem, jak dostać. Tutaj potem, Preservation. Okej, okay. Dwa rezonansy, super. I jeden niebieski, który do cholery nie wiem, jak dostać. Mnie niebieskie nie lubią. A to jest jedyne, co już mnie dzieli od kompletu. W eventach brakuje tego więcej. Dlatego, żeby nie było, tym razem będziemy dużo biegać po Occurrence. I Curio. Do cholery też już prawie skompletowałem. Ale coś takiego nie chce mi się pojawić, nie wiem, jak to dostać. Może być z jakiegoś specjalnego eventu. Nożyczki nie chcą mi się drugie pojawić. I dwa zegary, czyli dwa jakieś negatywne, mi się nigdy nie losują. Już nawet pajęczynę zdobyłem. Która mogę wam powiedzieć wszystkim, którzy tego nie mają, jest z Occurrence. Specyficznego. No ale dobra. Lecimy na Simulated Universa. Żeby nie było, że robimy w kółko to samo, tym razem... Celem egzystencjalnym nie będzie świat szósty, ani piąty. Co to nie? Chociaż je też z czasem ruszymy. Ale najpierw mam ważniejszy cel, tak jakby. Świat trzeci. Stopień drugi, stopień trzeci. Stopień czwarty. Im wyższy, tym lepiej.
się kogoś zastanawia, dlaczego akurat tak, to pierwsza sprawa, że muszę to w końcu zacząć zaliczać. A druga sprawa, potrzebuję tego. Space Sealing Station w wersji złotej. Tylko tutaj można to dostać. Pierwszy poziom świata nie dostaje tego. A poza tym przydałoby się już to robić wyżej. Co tak, dzisiejszy cel, drugi poziom tego świata, może trzeci, czwarty też. Z tego co widzę, trzeci podejrzewam, że może byłbym w stanie zrobić na farcie. Albo się ogarnął jakieś tam rzeczy bardziej. Czwarty może już być wyzwaniem sporym. Ale tak, najpierw poziom drugi, żeby dostać te pomniejsze nagrody, które tutaj są. I tak się prezentuje to, co tutaj możemy spotkać z tych takich istotniejszych rzeczy. Więc tak, trzeba skonstruować drużynę. Jak on już ma milion pancerza, to nie mogę go nie brać. Chociaż bezpośrednio na samego bossa tutaj się nie przyczyni w żaden sposób. Numer 2. Jeppard nie posiada weaknessa na Quantum, więc Sila, dziękujemy ci za twoje usługi, ale odpadasz. Bierzemy Jinkiwana. Który nadal nie jest jakoś szczególnie dobry, ale no zawsze coś. Krok numer następny. Healer. Najchętniej bym wziął tego gościa, ale niestety jeszcze nie jest gotowy. Co oznacza, że idzie Bail. Rok czwarty. Uzupełnienie. Oznacza to albo Tingyun, albo Clary. Ani jedna, ani druga nie jest jakoś wybitnie gotowa. Co za tym idzie, wypadałoby po prostu podjąć jakąś większą decyzję, co, jak, gdzie, kiedy. I tak, jako że wolę mieć bezpieczniejsze podejście, to wezmę Clary. Jeśli chodzi o ścieżkę, Remembrance, nope. Nie ma po prostu po co, nie ma sensu, nie wezmę. Nihility. Mógłbym, jak najbardziej, tak, zgadzam się z tym. Może udałoby się skompletować. Elation, web event. Jeśli chodzi ci o stoisko z żarciem, to tak, już dawno. Ale tak, Elation, mamy dwie postacie, które umiem robić follow-upy. Dobry wybór. Destruction. Ogólnie nie najgorszy wybór. Hunt, zabójcze, potężne. Psutet, Abundance. Nie biorę tego, nie chcę mieć po prostu easy mode'a. Preservation, który też może mieć wielki sens. Tym razem weźmiemy sobie Elation. Naciskiem, że się będą nowe, to oczywiście biorę nowe. Jeśli kogoś zastanawiam, czym biorę Elation, chcę po prostu zobaczyć, jak się sprawdzi mój Jinkiwan i Clara. Oczywiście tutaj bierzemy Blessinga. I tak, z tych tutaj czy coś ciekawego... Nope, więc losujemy. Oczywiście, że to. Po follow-upach teraz będą opóźnione akcje wrogów. I tak. Dobrze polazłem, źle polazłem, źle polazłem, dobrze polazłem. Okej. Okay. Mamy tutaj ogień i wiatr, więc dziaby z dzidy. I... Target threat index, Lord Annihilate. Muchy prawie zabite. Wow. Szybko poszło. Wręcz powiedział, że dziwnie szybko. Okej. Okay. Spora szansa odzyskiwania skill pointów po follow-upach. Oczywiście, że wezmę. Zwiększone obrażenie follow-upów. Zdecydowanie biorę. Elation już się aktywuje, super. Nie to, żeby to było aż takie potrzebne w przypadku Elation. Tutaj mogę z premedytacją powiedzieć, że nawet bez tego byśmy dali radę. Okej, tutaj potrzeba elektryki, więc zrobimy tak. A, i właśnie, ważna rzecz. Ja tu miałem robić challenge, achievementy i tym podobne. Więc musimy marnować wszystkie techniki, kiedy tylko będziemy mieć okazję. Bo jest nagroda za to, żeby przejść świat z użyciem co najmniej 25 technik. Więc... No. To jest jedna rzecz. A druga? Jeśli się uda utrzymać ich wszystkich w stanie zdrowy w 100% na koniec wszystkich pojedynków, to będzie super, będzie miał drugiego bardzo wiernego achievementa skończonego. To jest tak. Zaryzykujmy z tym. Dziękuję. To jest tak. Weakness break, efficiency. Yep, przyda się. Combat, occurrence. Occurrence. Rzecz jasna. Odbieramy z powrotem dwie techniki, które przed chwilą dopiero co użyłem. Kindling of the Self Annihilator. Już to miałem, niestety. Przy czym, żeby nie było, zgadzam się, bo dostałem Negative Curio, co może dać nam ponownie nowego negatywnego Curio. I znowu nie dało nowego.
nie dało. Musiało dać tego, którego już znam. Oczywiście, że to jest potężne. Tak, pierwsza aktywacja, a podwójna aktywacja, nie wiem. Okej, okay, szybsza regeneracja od follow-upów. Zdecydowanie najlepszy wybór. Jak już mam dużo follow-upów. Teraz tak, kolejny kombat, czy kolejny okres. Jak mówię, ja mogę przegrać z Jeopardem, ale ja chcę po prostu nagromadzić eventy. Teraz tak, to jest coś nowego. Chyba? A może nie? Dwa losowe ulepszone, czy jeden losowy Preservation 2 Star? Preservation 2 Star losowy, może będzie nowe. Nie ma nowego? Przelosowujemy? Czemu nie ma nowego? Czemu nie ma tam nowego? Ja chcę ten jeden ostatni nowy. Ale dobra, elita, numer jeden. When faced with an army, bide your time and time your attack. Okej, okay. Możemy użyć dwóch, żeby znowu to mieć maksa. Szczerze użyję. Dokładnie tak, jak to widać. I tak. Jechaj, siostra, marudzisz mi tu. Tak, oczywiście pomóż mi, panie Sworog. I aktywujemy wszystkie ultimate od razu. Bo trzeba się jak najszybciej tych dziadów pozbyć. I... no, małe obrażenia, jak widać, niestety bijemy. Ale może jakoś się to uda. Dobra, nie zbił całej tarczy. Nie wiem, czy zbił całą tarczę, czy nie. Dla bezpieczeństwa, jak miał okazję, to Bailu wyleczę trochę. Powinien rzucić prowokację, mój błąd. Nie zbiło całej tarczy z Klary, dobrze. Mamy 5 punktów, to mogę spokojnie tego użyć, okej. Okay. Death Bile. Użyj tego na sobie. Tak, byłaś ranna, dobrze. Dobrze, że to zrobiłem. Prowokacja. Okej, możemy użyć normalnego ataku, bo nie ma tego oznaczenia Sworogowskiego. Oczywiście krzyczymy, pomóż mi, Sworogu. Okej, okay, nikt nie jest ranny, bo widzę nadal tarczki. Jest dobrze. Prowokacja. Klara nie ma znaku specjalnego, więc nadal atakujemy normalnym uderzeniem. Dziab, 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 dziab. I teraz wielkie pytanie. Obstawiajcie, czy Bail dobije tego dziada, czy nie? Jeśli nie dobije ona, to Trailblazer na pewno dobije. Ale obstawiajcie, czy uda się to Bailu, czy nie? Uwaga! Brawo, siostra! Wygrałaś! Nie dobiła! Dobił Jingyuan. Dobra, a teraz tak na poważnie. Okej. Okay. Lepszenie follow-upów na zasadzie ultimate też follow-upy. Czy dodatkowe eksplozje przy każdym follow-upie? Obie są świetne. Ale proponuję to najpierw. I teraz tak, co my tu mamy? Mam jakieś curio w ogóle? Negatywne curio. Szczerze wezmę to, może mi przelosuje na to inne negatywne curio, którego jeszcze nie miałem. Jest tam pozytywne. Wow. Zamieniłem negatywne curio w pozytywne. A i właśnie tak, jeszcze zapomniałbym, dzięki, że mi przypominasz, gro. Musimy brać te rzeczy. Okej, będę miał na przemielenie. Czemu dostałem takie badziewne i tylko jedno? Okay. Aktywujemy do... Downloadować postaciów nie musimy. Czy coś od Herty będę kupował, czy nie? Nie to... Mamy mało. No dobra. I tak zaryzykuję ulepszaniem. Okej. Okay. Super. I też super. Dobre efekty się ulepszyły.
Mogło być lepiej, nie ukrywam, ale to zawsze tak można powiedzieć. Dobra, mi się ulepszyły. Jadów. Mogę zaatakować w prosty sposób, jakim jest szarża z Jingyuana i zrobienie jab. I tak też zrobię. No, oczywiście używając technik, bo no... A no, 25 technik samo się nie użyje. Dobra, Klara, przebijaj. Osłabienia. Okej. Okay. Dobra, nie będę się oszczędzał. Aktywuję od razu wszystkie ultimate'y. Dobra. Nie wiem, czy Barry jest znowu ranna i tego nie zauważyłem, czy co? Ale jeśli tak, to niestety... Teraz wiem, że jest ranna, więc... Tego chcę, czy nie muszę tego użyć. Chyba nie zaliczyłem już challenge'a. Bo nie zauważyłem, że po tamtej bitwie Bailu była ranna. Bailu, nie bądź ranna, proszę cię. No, teraz Trailblazer jest ranny, no... No dzięki, gro, wiesz? Nie będzie. Nie będzie challenge'a zaliczonego. A szkoda. Dobra. Biorę to, bo to jest ogólnie fajne. No dlatego, że to było ulepszone. I teraz tak, tutaj mogę przebić tylko tym. Oczywiście aktywuję dwa, bo zaraz tam mamy dwóch odnowienia. Okay. Męczę się z tym, żeby nigdy nie być rannym, to będę musiał kiedy indziej. Albo widzę tak. Liczymy co możemy, walczymy z czym możemy. Aktywujmy w ogóle jeszcze tego. Jak to się nazywa? No, aktywujmy po prostu efekty ścieżki. Wow, dużo to bije. Okej. Okay. Nie jest aż takie dobre. A, okej, okay, to może być. Okej, okay, teraz zaczynamy od czegoś takiego. Tutaj mamy wrogów bez żadnych wspólnych, ale i tak zrobię w ten sposób. I z Jingyuana. Wuj natura Klary. Okej. Czy tutaj coś się uda? Nie, więc używamy od razu obu efektów. I aktywujemy tam jeszcze to. Może ich dobijemy, zanim będą mieli turę. Może nie. Jakie różnice to nie robi. Ważne jest tylko to, żebyśmy przeżyli świat na poziomie drugim, potem trzecim, potem czwartym i tak dalej. Dobra, coś nowego? Nope. Więc bierzemy coś takiego. Recurrence combat, recurrence. Jak mówię, chcę brać więcej tych. I dlatego, że mogę trafiać na te eventy, których jeszcze nie miałem. Unending Darkness. Wchodzimy w ciemność. Okej. Okay. Potencjalnie może zdobyłem w końcu nowy zegar. Negatywny. Jeśli tak było, to niektórych może to dziwić, że się z tego cieszę. Ale jak mówię, ja chcę skompletować wszystkie negatywne. Ja chcę mieć już to za sobą. Powiedzieć, tak, skończyłem Simulated Universe. No przynajmniej tyle, na ile można je skończyć, jeśli chodzi o kompletowanie wszystkich znajdźków. Panie ukłamujmy się, nigdy nie skończę Simulated Universe'ów, jako że zawsze będą nowe tygodnie, w których muszę przejść, żeby odebrać kryształy. A jaka już klątwa tych, którzy grają w gry od Hoyoverse i Hoyo. Hoyolab, jak zwał, tak zwał. No, no, wyleczyć trochę.
I przy okazji, zła siostra, nic nie pisze mi na czatach. Nawet jak powiedziałem siostrze, że jest zła, niedobra i nie pisze nic na czatach, no to nie pisze nic na czatach. No co za siostra z tej siostry? Oczywiście tak, żeby nie było... Nie mam na mnie wrogości ani nic, jeśli ktoś jeszcze się nie zorientował, myśli, że jestem tu okrutny dla siostry czy coś. Nie, my tacy jesteśmy między sobą zawsze. I w rzeczy prywatnym, na Twitchach, wszędzie. Dobra. To się wytrzymały z tym dziady, niestety. Co mi się nie podoba. W ogóle jakie są jego zbugowane efekty? Okej, nie piszę, jakie mają tutaj efekty. Niestety. Ale dobra, lecz Bailu, lecz. Okej, od razu aktywujemy Ultimate'a, żeby się znowu wyzdrowić bardziej. Okej, drugą turę dostałem, świetnie, więc teraz mogę zrobić prowokację. Dobra. Dobra. Nie wiem, co więcej w sumie powiedzieć, poza tym, że ten Simulated Universe, no... To jest jedyne chyba, co mi zostało do robienia tak naprawdę w tych starych przez dłuższy czas, dopóki nie wydadzą jakichś większych aktualizacji. Dobra. Proszę szybciej. Trzeba bić, zabić, zamordować. Pokonać. Pozbyć się tego przeciwnika, bo już mnie zaczyna irytować tym, jak długo wytrzymuje tutaj. Jak na mój gust, po prostu za długo. Mimo tego, ile mam tutaj follow-upów. I okej, teraz już nie wiem, czy mi coś tutaj umarło na tym Twitchu, czy są jakieś problemy, czy co. Ale dosłownie, mówiąc szczerze... Czaty mi są po prostu martwe. I w ogóle... Takie dziwne. Nie dość, że to co martwi, też nie jestem w stanie podejrzeć nikogo obecnego na transmisji. W tym wiecznie ładuję, więc obawiam się, że może mi Twitch się zepsuł, zabił i tym podobne. Jeśli tak jest, to niestety, mam nadzieję, że to wszystko chociaż będzie widniał na transmisji, czy w sumie jakiej transmisji? Na archiwum. Póki co, po prostu męczmy się dalej i zaraz zobaczę, czy coś się spsuło, czy nie. Najprostsze w świecie tury. Te, które są zarówno najprostsze, jak i, można powiedzieć, najbardziej skomplikowane. Bo nie mogę zrobić ani jednego błędu w kolejności wciskania Q i E, bo jeśli źle to zrobię, to potem dla najkrytyczniejszych postaciów nie będzie tych energii, na to, żeby zrobili jakieś swoje specjalne triki, ciosy, czy co tam robią. Teraz miejmy nadzieję, że to nie dobija. Chciałem jakoś jeszcze Bailu wyleczyć. Oczywiście. Oczywiście, że wezmę to. Czy to jest coś istotnego? Nie. Jest tak. Idziemy dalej. A nie, przepraszam. Grzeczna gra. Znowu mi przypomniało o tym, że muszę... Są jakieś żarty. Znowu jakieś nieprzydatne mi się trafiły i znowu pojedyncze.
Dobra. A teraz, kiedy już to wszystko rozbiłem, jesteśmy tutaj, to tak tylko wezmę to, no i... Dobrze się ulepszyło. Oraz... No też dobra. Ale tak jak już... To teraz zobaczmy, czy jakoś jestem w stanie... poprawić te wszystkie problemy z podglądami i tym podobnym. Nie wiem, co się dzieje z tym. Nie mam pojęcia, co jest. Dobra. Powiedzmy tak, jeśli są jakieś problemy naprawdę i coś się zepsuło, to... Well, nie jest dobrze. Ale spróbuję chociaż wytrwać do końca tego świata, może... Może się to... ogarnie. Tak, dostaliśmy tutaj znowu dwa takie, więc... Jeśli dostaliśmy nowe, to oczywiście użyję, zanim pójdę dalej. Rock, paper, scissors. Już miałem to. Nie mam stu, więc nie mogę zapłacić. Muszę walkę włączyć. Dobra, aktywuję od razu tą całą ścieżkę, czy jak to się nazywało. Naprawdę nie pamiętam, nie mam teraz do tego głowy. Jest tak. Dobra, sytuacja jest wspaniała, bo zaraz wszyscy tutaj powinni paść. Przez co nie będzie zbytnich komplikacji z pójściem dalej. A tak, dwie fale. Jak ja mogłem o tym zapomnieć? Ale no to użyjemy pięknych rzeczy, jakimi są ultimate'y i zaraz przezwyciężymy wszystko. Dzięki temu, że ultimate'y to follow-up. Dobra, wygraliśmy i teraz... może być, przynajmniej będą zamrożeni wrogowie. Niech będzie to crit damage o więcej. Nie, żeby to było jakieś wielce potężne, ale okej. Okej. Kolejne dla ten tutaj, no, Elation. Jeszcze jedno? Ile więcej tego mam dostawać? Nie, to akurat muszę przerysować, bo oba są nie za dobre. Jako, że mamy te dziwne... bonusy z follow-upów, to możliwe, że nie będę dostawać Ace Damage nawet przez przypadek. I tak... Biorę to, bo to zwiększa obrażenia z follow-upów i tym podobne. I lecimy dalej. To jest tak, czy w transaction są jakieś wydarzenia, których nie znam? Nie mam pojęcia, czy w Ocarina są, na pewno są. Więc tak, idziemy na bezpieczniejszy Ocarina. A wszelki wielki oczywiście, standardowy schemacik. Najgorzej. Polowanie na trzy świniaki. Jak zwykle jeden jest od razu już na dzień dobry w trybie uciekania. Przez co nie wiem, czy da się go w ogóle dopaść. Ale dobra, dwa jeszcze nie są w tym trybie, więc może się uda. I tak, jedyne co, to proszę, gro. Nie dopuść do tego, żeby jak zwykle wszystkie trzy uciekły na raz. Okej, teraz... On jest tutaj. Mamy jeszcze... trzy tury... zanim on ucieknie. A nie, dobra, więcej niż trzy. Potencjalnie można być. Well. Tak jak można było się spodziewać. Jak zawsze musiał uciec. Tradycja. Ciekawe, czy w ogóle jest jakiś achievement, jeśli się wszystkie trzy złapie tutaj. Bo nie ukrywam. To jest po prostu... dla mnie niemożliwe, żeby po prostu wszystkie trzy złapać. Dwa okej. Okay. Ale nie trzy. I dobra. Złoto od Hunta, jeszcze dodatkowo od razu ulepszone, rzecz jasna biorę. Niech będzie co.
Kolejne? Czemu ja dostaję po 3 bug... Nie za dużo tego... Ja wiem, że ten... Że fajnie, że ten dostaje, ale... Nie za dużo tego! Mamy jakieś w ogóle fundusze? 94, to nic nie ulepsza. Dobra, no to lecimy na bossa. I command your time and time your attack. Look, reservation! A little something for everyone! I teraz tak. Jako, że to już ostatnia bitwa. A mam rozkaz użyć 25 razy, no co? Pewnie tyle nie użyłem. Ale zmarnuję wszystkie i tak. Jeopard. Nic więcej mówić nie muszę. Threat index raised. Annihilate. I want to protect everyone too. Cel mojej egzystencji w tym momencie jest bardzo prosty. Miejmy nadzieję, że pokonam go bez problemu. Czym powinienem? Dziwne by było, gdybym nagle jakiś miał przegrać. Okej, okay, trzecia tura z rzędu Jingyuana, wow. Nie wiem, co tam się stanęło, ale wow. Trailblazer też dwie rundy z rzędu, okej. Podobie mnie się to. Podobie mnie się to. Co się tu dzieje? Podobie mnie się. Bardzo mnie się podobie to, co się tutaj dzieje. Nie podobie mnie się, bo sam nie ogarniam, co tu się stanęło się i dlaczego mam takie 5 pierdolionów tur na jedną turę Geparda. Ale dobra. Niech się dzieje, co się ma dziać, ja i tak to... Ja już to wygrałem. I oczywiście. Słynna tarcza Jeopardowska, której strasznie nie lubię, która zawsze musi się uaktywnić. Na szczęście mam tyle rzeczy, że bardzo szybko ją powinienem przełamać. Bardziej niż cokolwiek innego, to jest kwestia tego, kiedy ją przełamię. Czy tego, czy ją przełamię. Ale dobra. Dziękuję, to by było na tyle, Jeopardzie. Teraz tak. Odbieramy dwa i... Pup. Niestety pup. Ale dobra. Świat trzeci poziom, drugi skończony. Czy dostanę jakieś większe achievementy, czy tylko jeden? Okej, jest więcej, więc coś tam może się ciekawego udało. Mam taką nadzieję. Niezła kolekcja. I teraz tak, 4800 jest, więc dostaję takie rzeczy. Jej. Zatem idzie, będę mógł wysłać jeszcze jednego bileta. I jakiś nowy event. Nomadic Merchants, czy Miners, tak, Miners i Merchants. Jak myślałem, jeśli chodzi o Curio, niestety już miałem tego zegara. A szkoda, liczyłem, że może jednak nie. Jest tak. Wysyłamy bilety od razu, nie ma co czekać. I nie wiem, co będzie... Natasza, no dobra. Chciałem powiedzieć, że nie będzie to piątka, pewnie jakiś pup, ale dostaliśmy Nataszę. Bardzo dobrze, jest to czwarta Natasza, co znaczy, że jeszcze dwie i będę miał kolejnego, jak ja to mówię, popychacza Pity. Nie jest to zły efekt. Na pewno się przyda kiedyś. Gorzej tylko, że mam już innych healerów, więc Natasza prawdopodobnie pójdzie w odstawkę. Ale tak.
teraz, kiedy już to mam za sobą, zobaczmy, co to za achievement się udało. Poziom drugi był wyżej. A! Poziom drugi był wyżej bez pobieraczki. Dla mnie to jest nawet takie, okej. Okay. Dla mnie ten achievement to jest po prostu darmowy 5 kryształków, bo będą 4, to ja nigdy nie używam tej pobieraczki, więc no. Jeśli chodzi o te inne, natomiast no to będzie trochę gorzej, żeby to kiedyś zrobić. Przecież to jeszcze będzie łatwo może. To nie wiem, czy jestem w stanie nawet zrobić, ale tak. Dobra. No i to też może być ciężkie. To nie zaliczyło jako 25 techniki lub więcej. To kurczę, już nie wiem, co ja mam zrobić, by było 25 razy technika zaliczone. Może być farta. Ale dobra. Jak jest, jak jest. To teraz tak. Muszę zobaczyć, co się dzieje z tym wszystkim. Ej, czy Twitcha się zepsuły, czy jak? W świecie po prostu nie mam pojęcia. A nie wygląda to najlepiej. Podgląd nadal nic niestety mi nie mówi. Na stronie też nie mogę nic zobaczyć. No niedobrze, niedobrze. Cóż. Chyba jestem zmuszony to przerwać w takim wypadku. Ja się będę wiedział. Okej, okay, jest jakiś achievement za tego walka, lucha. Zobacz, pewnie niedługo co i jak, ale tak. Ja jestem zmuszony przerwać niestety. I tak, jeśli to działało, a ja przerwałem, kiedy to działało, to wybaczcie. Ale tak. Po prostu nie jestem pewien, czy to działa, czy nie. Jeśli dowiem się, co było nie tak, naprawię to tak dalej, to spodziewajcie się, że jeszcze wrócę. Jeśli to naprawię przed 20:30. A jeśli nie, no to niestety usłyszymy się w inny dzień, gdzie dalej będziemy się męczyć z tym komputerem symulowanych wszechświatów. I zobaczycie, że jak będzie działał Luoka. Tego mam nadzieję, że uda mi się jakoś tak ogarnąć. Chyba, że nie będzie wtedy Star Rail, tylko coś innego. Ale dobra. Tak czy inaczej, no, wybaczcie za te komplikacje i za to, że tak krótko. O ile to w ogóle słyszycie, bo w sumie tak gadam do tego monitora, przecież... Przecież nie. Nawet nie wiem, bo... czy to się wywaliło, czy nie ostatecznie. To taki dziwny. Dobra. Może powinien przestać do siebie gadać. To ja mam to chyba dobry pomysł.